Dzień dobry widzowie i kupujący, Maciek z tej strony z firmy Mawkar. A dzisiaj przygotowałem dla Was propozycję, jaką jest Volvo V40, można powiedzieć, że trzeciej generacji. No bo tutaj jeszcze występowało to takie stare, jak pamiętacie, holenderskie, produkowane w holenderskiej fabryce. Zastanawiam się, gdzie to było produkowane, czy w Szwecji, czy w Holandii, ciężko stwierdzić. Ale nie, pamiętam, produkowane jest w fabryce w Belgii. Trzecia odsłona, zrobiona na płycie podłogowej Forda Focusa. Tak się na nią spojrzy, to powiedzieć naprawdę jednak w dobrych rękach z dobrą płytą podłogową da się zrobić z tego samochodu dużo ładniejszą bryłę niż Focus, chociaż Focus też nie jest brzydki, ale tutaj na przykład ta wielkość maski dużo bardziej powiększa ten pojazd, przynajmniej optycznie. Dobrze, ale ta mała dygresja, przejdźmy sobie do tego, co tutaj mamy. Wydaje mi się, że jest to przede wszystkim ciekawa opcja. Jest to diesel z niskim przebiegiem. Tutaj różnie występowały benzyny. Benzyny były średniej opinii. Nie były złe. Nie były też jakieś takie bardzo polecane, ale jednak 1.6 HDI to jest silnik, który ma bardzo, ale to bardzo dobrą opinię. I tutaj taki właśnie występuje. Tutaj mamy odmianę 115 czy tam 116 koni. Różnie podaje to nomenklatura. Czasami na automoto wam wpadnie 115, czasami 116. Co jeszcze warto dodać? Jest to 2013 rok. Wedle książki serwisowej jest to model na rok 2014. Przebieg jest niski, ponieważ ma tylko ten pojazd 153 tysiące. Jak na 11 lat to nawet nie wychodzi 15 tysięcy rocznie, czyli około 12 tysięcy jak na diesla. Według mnie naprawdę mało. Przyjrzałem sobie oczywiście przed zakupem tego pojazdu oferty, które są na OLX-ie, na Automoto. Powiem Wam, mało, mało, który ma taki przebieg jak ten. Bardzo dużo znajdziecie. 250 pod 300 to też norma. Bo tak jak mówię, przez innych swoich tych samochodach diesel raczej robi przebiegi rzędu 20 tysięcy. Tutaj naprawdę udało się trafić do Volvo z niskim, według mnie, przebiegiem. Dla niektórych niski to przy takim 10-11-letnim wozie powinno być te 50 tysięcy, no ale to już są malkontenci, powiem tak szczerze. Dobra, co jeszcze warto o nim dodać? Wersja wyposażenia nie najwyższa, nie najniższa. Jest to Kinetic albo Momentum. Wam sprawdzę, więc coś jest. Na przykład z zewnątrz mamy czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, światła do jazdy dziennej, alufelgi, bo nawet też potrafiły być te wozy, jak kojarzę, na kołpaku, albo po prostu ktoś dokupił drugie koła później w salonie. Dużym plusem jest to, że była dość długo serwisowana. Do 184 macie Volvo, potem są jeszcze jakieś kartki pod maską i też wypis pod maską, że był wymieniany pasek rozrządu przy 140 tysiącach albo 143, więc dycha jest zrobiona na rozrządzie, duży plus. Technicznie w porządku, naprawdę tarcze ładne, również opony zimowe jeszcze sporo pojeżdżą, no i nie jest zgnite, bo te Volvo potrafiły też mieć te pozgryzane troszeczkę tylnie błotniki i przednie. Tutaj jest jak najbardziej ok. Co jeszcze mogę dodać? Zmierzyłem go miernikiem lakieru, tylko jedna strona ma podwójną warstwę lakieru, ale to oczywiście go zmierzę i Wam pokażę jak najbardziej również tutaj na filmie. No i co zostało ostatnio powiedzieć? Technikalia, tak jak powiedziałem o silniku, tani w naprawach, tani w utrzymaniu, dobrze obeznany przez mechaników, raczej żadne tutaj cuda Wam nie wystąpią i każdy sobie z nim poradzi, a reszta to tak naprawdę Focus, więc jest tani w utrzymaniu, mimo że jest to Volvo. Stylistycznie można powiedzieć, naprawdę ten samochód może się podobać. Bardzo dużo kobiet wybierało to auto, ale na pewno nie powiedziałbym, że jest to auto kobiece. Absolutnie normalny hatchback, który może kupić osoba młoda, starsza, facet czy kobieta. Fajnie mi się przede wszystkim podoba ten duży znaczek Volvo, no i dość szeroki grill. No wtedy ta linia, ta V60 wszystkiego była raczej do siebie podobna. Co jeszcze? Kilka fajnych przełamań. No i ten klasyczny tył od Volvo, który już dosyć długo hołduje z prostą lampą. W ostatniej, przedostatniej tej V40 mieliście również podobne tutaj rozwiązanie z taką lampą trójkąt. No i oczywiście nawiązanie stylistyczne do C30, czyli ala tylnia klapa otwierana, sama szyba,
ale to już tutaj otwierane razem całe, gdzie macie napis V40 i D2 idzie do góry, ale to sobie wykonali po prostu taki kawałek blendy z plastiku czarnego. Czy coś jeszcze, czy ja czasem wam nie pokręciłem, że ten model drugiej generacji, to był S40 V50, mogłem pokręcić. Tak, to tu się przyznaję do błędu, ale to jest drobnostka. Ja te samochody liczę jako po prostu kolejną generację, bo tak naprawdę ta V50 też była Focusem tylko drugiej generacji, a to jest płyta podłogowa Focusa trzeciej. Dobrze, przejdźmy sobie do wnętrza, bo wnętrze jest naprawdę ładnie zaprojektowane i dosyć dobrej jakości. Ciężko tu przyłożyć, może tak. Moi mili, nagrajmy sobie papierologię, proszę. To jest jego ostatni ważny przegląd TIF. Miał przy 129 zrobiony i to 2 lata temu, 13 października. Proszę bardzo, jest jeszcze ważny, bo nie mają do końca zawsze miesiąca Niemcy przegląd. A tu macie jeszcze kolejny starszy, który był robiony w 18 roku. No i przy 113, jak widać, w te 2 lata nie zrobił dużo, bo tylko 16 tysięcy, więc to jest duże potwierdzenie tego, co mamy. No i tu książeczka serwisowa. Proszę bardzo, postaram się znaleźć już te wpisy. Sekundę, bo jedną ręką, jak wiecie, to jest niewygodnie. Proszę. Volvo i tu jest ten 84 na końcu, a pod maską oczywiście są również wymiany, tak wspominałem, na zewnątrz. No i tu jest nawet ten cały protokół potwierdzający serwisowy z ostatnich 17 roku. Może ma dalej, tylko mówię, czasami ktoś nie weźmie książki, weźmie sam protokół, to sobie zawsze możecie sprawdzić, powinie w internecie, ale tylko nie w tych złodziejskich tak Car Verticalu, tylko lepiej sprawdźcie przez Allegro, kto ma dostęp do serwisu Volvo. No i widzicie model Yar, czyli model rocznikowy na 14 rok. Dobrze, schowajmy to i przejdźmy do wnętrza pojazdu. Dobrze, nagrajmy sobie zatem wnętrze pojazdu. Zacznę od boczków. Boczki dobrze wykonane, ale pokażę wam to na moim boczku, bo tu mogę dotknąć. Patrzcie, to jest dobrej jakości. Fajna fraktura. To jest mięciutkie, naprawdę wygodnie można łokieć położyć. Fajnie zaprojektowane, zobaczcie. Mogłoby być na prosto niewygodnie, ale idealnie jest podsunięte w górę ręki, żeby wygodnie było opuścić te szyby, klameczki. Klameczki oczywiście w chromach, listewki też, w zależności od wersji, są w różnych kolorach. Tutaj sobie wybieracie, którą chcecie sterować szybką lusterkową. No i pokażę wam mój boczek. Boczek ładny, nie wsiedziano w ogóle, fotel też taki sprężysty, miękki. Tutaj fajnie zrobili, że te słupki są aż dotąd czarne i dopiero sufit tu jest jasny. O, teraz się złapała ostrość. Dobrze widać. Jeżeli ktoś lubi patrzeć na szyby, wszystkie szyby w tym wozie, nawet przednia, jest oryginalna. Tutaj proszę bardzo, panel od świateł, jak widać są światła automatyczne z czujnikiem zmierzchu. Tutaj otwieranie klapy, fajne srebrne obramówki. Tutaj sterowanie komputerem, proszę wybierać OK. Tu macie również reset, sterowanie tempomatem i radiem. I spójrzcie, jak ładnie jest utrzymana kierownica. No przy 150 mogłaby być zniszczona, bo po prostu ktoś jeździ dużo po mieście, ale widać, nie jest to zmęczone życiem, nie ma żadnych błędów. No i spójrzcie, ile paliwa. Zawsze będzie można sobie spokojnie pewnie 400 km jeszcze na tym zrobić. Deska przechodzi sobie dalej. Tu jest naprawdę dobrej jakości. Spójrzcie. Ciekawie zaprojektowana. No i to, z czego Volvo naprawdę zrobiło fajny patent. Ten taki ala schowek. Teraz to już każdemu się opatrzyło, ale jak to wchodziło chyba w 2005 roku, jak się nie mylę, w S40 naprawdę robiło robotę.
taka nowocześność w dobrym wydaniu i jest to też bardzo ergonomiczne. Wygodnie się obsługuje tutaj tym radio. Proszę. Nie spodziewałem się, że muzyka się odpali, ale jak widać, mój telefon jest podłączony. No i wygodnie, szybko odpala też muzykę z Bluetooth. To dla wielu osób się liczy, bo przede wszystkim najczęściej słuchamy muzyki z telefonu w tych czasach. Co jeszcze? Jak widać, jest tu klimatyzacja automatyczna, która i wskaźniki od ilości temperatury sobie przekręca, jak widzicie, siłę nawiewu. No i czy włączone są podgrzewane fotele, a tym regulujecie. Patrzcie, fajnie zaprojektowane, dość ergonomicznie, tu dużo przycisków, potem to się zmieniło, ale to jest też ładnie stworzone, żeby od razu było widać nie jakieś najprostsze strzałki góra-dół, tylko ludzi, który Wam pokazuje kierunek nadmuchu, to też oczywiście w jakimś chromie, to też bardzo ładnie tutaj utrzymane, niezdrapane, ręcznie wyrobione, tak samo jak i gałka od zmiany biegów, widać z daleka, że ten samochód ma ten przebieg, no i też ciekawie zaprojektowana. Mi się to kojarzy troszeczkę to, że widać to odbicie dalej, jak jeszcze były te gałki, jak ktoś kojarzy z maluchów, jakby zatopiony samochodzik taki złoty. Lekko ten sam vibe. Tutaj dość duży schowek, wrzuciłem książki. Patrzcie, taki dwupoziomowy, więc naprawdę ładnie wymyślone. Z tyłu ISOFIXy. No i cóż, no i ciekawe zaprojektowane zagłówki. Nie możecie ich przestawiać do przodu, do tyłu, ale bardzo, ale to bardzo wygodnie na tych fotelach da się usiąść. Przede wszystkim spójrzcie, tutaj ta wysokość łokcia do ręki jest idealnie sformatowana do obsługi tutaj kierownicy. Dlatego Volvo to jest jeden z samochodów, którym mi się bardzo dobrze jeździ, bo wygodnie da się tutaj usadowić. Cóż, myślę, że o wozie powiedziałem tyle. To, że ma tempomat i ten czujnik deszczu, to już wspomniałem wcześniej. No jeszcze mogę Wam dodać, że ciekawie zaprojektowane lusterko wsteczne, bo nie ma tutaj, teraz zapała się ostrość, nie ma tutaj takiej plastikowej ramki, tylko tak ala, jakbyście mieli samo lustro. No i tu też ładnie przyciski zaprojektowane. Widać, że się postarali. Ale dobra, już kończmy to. O wozie to wszystko. Mam nadzieję Wam, że filmik się podobał. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę. Macie pytania, to komentarz. Chcecie zobaczyć, co będę miał później, dajcie subskrypcję. Oczywiście możecie pytania zadać również przez maila, czy przez media społecznościowe, takie jak Mawka Rauta na Instagramie, czy też na Facebooku. Chcecie zobaczyć, co jest aktualnie wystawione? Bijcie na mawkarautomoto.pl. Potrzebujecie jakiegoś samochodu? Mogę Wam go poszukać na zamówienie. A może już akurat takiego mam? Odezwijcie się na Instagramie czy gdzieś, bo na przykład mam duże pole samochodów, których jeszcze nawet nie wystawiłem i może akurat jest coś dla Was. No i pamiętajcie o takich formalnościach jak to, że u mnie możecie wykupić gwarancję do roku czasu nawet. Wszystkie samochody są opłacone, nie ponosicie 2% opłaty skarbowej w urzędzie skarbowym, bo macie ode mnie fakturkę. No i cóż, jeżeli nie macie tego auto, dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, mogę go przywieźć na lawecie. To by było na tyle. Pozdrawiam, cześć.